Hej, z tej strony Sowa i dzisiaj opowiem Wam o moim dwudniowym biwaku, z którego właśnie wróciłam. Czego można się spodziewać i jak zareagował na to człowiek, który nie wiedział czego się spodziewać, to wszystko już dzisiaj. Zapraszam. Jesteśmy już prawie spakowani. Zastanawiam się, co wziąć z kolorówki, no bo wiecie, biwak to biwak, no nie będę przecież tam chodziła wymalowana. Ale wzięłam chociaż taką, wiecie, korektor do brwi, żeby sobie troszeczkę krem BB z tego, ze ślimaka i tusz do rzęs, no chociaż tyle. Trochę się tam umaluję. Spakowałam się wszystko, spakowałam w taki jeden plecak. Trzy pary ubrań. Może być ciepło, może być zimno, no nie wiadomo, czego się spodziewać. No dobra, to prawie spakowani jesteśmy. Tu jest jedzenie, tu jest piczko, tu jest suchy prowiant, czyli puszki i tak dalej. Tutaj jest woda i takie różne przyrządy, zestaw taki, tutaj kłobeczek do kawusi. Powiem Wam szczerze, że trochę się stresuję, nawet bardzo się stresuję tym wyjazdem, bo czy wszystko wzięliśmy, czy wszystko jest zapakowane, czy nie będziemy niczegoś potrzebować. Bo wiecie, to jest inaczej, jak się jedzie gdzieś do hotelu, to spoko, wszystko tam będzie, wiecie, Wam podadzą. A jak się jedzie na pustkowie, to jest inaczej, bo tu pójdziesz na spacer, tam pójdziesz na spacer i jest zupełnie inaczej, czy będziesz miała piczko, czy nie będziesz miała piczka, czy będziesz miała kanapeczki, czy nie. To jest wszystko, to jest po prostu cała logistyka. Prawie dojechaliśmy, ale zatrzymaliśmy się, żeby psa wypuścić. Zobaczcie, jaki to jest dyst. Po środku niczego. Jesteśmy jeszcze parę kroków od tego pola. Teraz jesteśmy zupełnie w kółku, bo żeby dojechać do tego kampingu, to w ogóle jest droga taka, że jeden samochód się zakopał. My jesteśmy drudzy, ciekawe jak dojedziemy. Dojechaliśmy na pole kampingowe, jest piękna pogoda, przepięknie, jest w ogóle tu jest przepięknie. Są góry, jest strumyk, las, Boże, to jest przepiękna sprawa, naprawdę. Pozwolili nam się rozbić gdziekolwiek chcemy, pozwolili nam zatrzymać samochód. Będziemy teraz rozkładać namiot, to będzie fun. To jest stół, jaki kupiliśmy na biwak. To jest taki wielki stół. To jest krzesło? To jest stół. No to jest nasza kuchenka, więc będziemy jedli w rękach. No trudno. Człowiek się uczy. Teraz mamy wypasione krzesła. Człowiek się uczy na błędach. Ale ogólnie i tak dobrze nam wyszło. Przepiękne okoliczności przyrody. A tam jest, przynajmniej powinien być, strumyk. Słychać go, ale nie widać. Można tam zejść, jest ścieżka. Samochód wygląda po tej drodze superanckiej. Ja mam gumaczki założone, idziemy na pierwszy spacerek. Mati też ma gumaczki, Marek ma jakieś buty. Mam, że to jest mój pierwszy kamping w takim dorosłym życiu, bo w takim zasmarkacza, no to tak, to się chodziło na kampingi, ale w takim dorosłym życiu to jest mój pierwszy kamping, a już na pewno pierwszy w Anglii. I jestem pozytywnie nawet zaskoczona. Dobra, jest pośrodku niczego, no ale taki wybraliśmy, można sobie wybrać z restauracją pod bokiem, nie ma tutaj absolutnie problemu, nie? Wybór jest bardzo duży kampingów, bardzo dużo ludzi w ogóle, ale krajobraz jest przecudowny, przepięknie, słychać strumień, idziemy zaraz, bo są toalety, ale nie ma w nich kranów, to są takie to i to jest, zobaczycie, o tam. Nie ma kranów w tych toaletach. Nie można nawet umyć rąk, ani nawet przypłukać naczyń, bo nie ma w czym. Wiecie, my jesteśmy pierwszy raz, bo następnym razem to weźmiemy sobie taką dużą butelkę z kranikiem na dole i wtedy będzie super. Ale teraz musimy sobie radzić z tym, co mamy, więc... W takich chwilach jak ta się zastanawiam, co ja zrobiłam takiego dobrego w życiu, żeby na to wszystko zasłużyć. Jest po prostu niesamowite, że można być w takich miejscach, że spędzać sobie czas powoli, siedzieć w gumaczkach, popijać wodę. To powinno być jakąś nagrodą. Na przykład jak jakiś medal zdobywasz, to masz w nagrody taki widok. Załatwiliśmy ognisko z rozpałką i drzewo. I mam kiełbasę ze sobą. Teraz muszę poszukać patyka. Ale wiecie, nie chcę się włamywać tutaj, więc pójdę na koniec tego kampingu tam i zobaczę, czy jest jakiś łatwiejszy dostęp do patyków. Bo bym sobie upiekła... To jest w ogóle bęben chyba od suszarki. Patykowy raj.
ugrzęzłam zasieki jakieś. Jak ja mam wyjść stąd? Zobaczcie, tu już ktoś życie stracił na tych. Gdzie ja tu weszłam? Dzieciaki kłada mi jeszcze, wiesz, a ja nie mogę patyka znaleźć. Boże, jaka wiecha. Nie chcę niszczyć drzew, to przecież ja nie jestem, wiecie, ja jestem Polka w Anglii, a nie jakiś wandal. Mam takiego suchego jednego znalazłam. Myślę, że się nada do kiełbasy. Powiem wam tak, ja to się nie spodziewałam, że to jest tak fajnie tutaj, bo tak, można sobie kupić fish and chipsa, jak się nie ma swojego prowiantu. My to mamy aż za dużo, bo ja myślałam, że tu nic nie ma. Tu faktycznie nic nie ma, ale stoi namiot i można sobie fish and chipsa kupić. Albo chipsy, te, nie chipsy, tylko frytki. Albo kiełbasę w bułce, można, albo pizzę. Można kupić sobie taką rzecz. Więc to jest dobrze, bo jednak jak człowiekowi jedzenia zabraknie, to inaczej. Teraz zapytamy Markę, jak to rozpalił ognisko. Ako, who started the fire? You did. Yes. Me too. And you too, yes. Ja rozpaliłam to ognisko, chociaż nie, jestem znana z tego, że nie umiem rozpalić niczego. Jakbym miała coś podpalić, to by zajęło to 3 lata, a rozpaliłam ognisko. Jest 5:20 rano. Cały camping jeszcze śpi. My z misji idziemy na wyprawę grzybową. Dobra, powiem wam coś. Idę na te grzyby, jest 5:40. Wydaje mi się, że trochę jest jeszcze ciemno. Wiem, że w tą stronę, a może tak będę nagrywała. O, tak będzie lepiej trochę. Ale powiedziałam wczoraj, że idę, więc pójdę. Bo wypotkę tylko zrobiłam, bo nie wziąłam kawy, ani nie wziąłam żadnego Red Bulla, a nie jestem bez tego bardzo dobrym chodzaczem. I idę. Bo wiecie co? Ja się wychowałam w takich klimatach. Grzyby, las, drzewo, przyroda. I dla mnie to jest bardzo takie powrót do korzeni, mogłabym, że to jest dla mnie bardzo fajne. Missy, chodź! I pomimo tego, że nic nie widzę, bo mam sen w oczach jeszcze, to i tak uważam, że to będzie bardzo super rzecz, żeby się pójść, wiecie, wychodzić. Cały camping jeszcze spał. A powiem wam w ogóle o spaniu w campingu coś. Jakiś kurwa koszmar. Marek o 3:00 w nocy zaczął się kręcić. Ale nie tak, że się kręcić, wiecie o co chodzi. Jak ta dżdżownica w tym kurwa śpiworze. Zaczął się wierzgać. Obudził mnie, psa i Matiego. Wszystkich nas pobudził. Zimno mi się zrobiło, zaczął mnie telepać. Pies koło mnie leży. Też go zaczęło telepać. Przytuliłam psa, szybko. Mówię, razem będziemy się trzęść. Nic nie to przyzwyczajone. O jej się biwak nie podoba, bo jej się jest po ludzku. Ona woli ciepło łóżeczko i kordełkę. Ona jest pańskim pieskiem, a nie takim biwakowym. Gdzie ja tu wlazłam teraz? No cóż, może jak grzyby to nie jest moje powołanie, to znaczy może jest powołanie, ale może nie dzisiaj, bo nie ma żadnych grzybów, to znaczy znalazłam dwa, ale takie wiecie, stare. Ale ustanowiłam się tutaj, na kamieniu i będę patrzeć na wschód słońca za gór. No fajna sprawa, ale chyba trochę długo się na to czeka, więc idę sobie. Ja nie chciałam tu w ogóle być. Ja chciałam iść drogą na dół. Boże, zobaczcie, jakie to jest w ogóle piękne. Wczoraj i pewnie dzisiaj, bo dzisiaj będzie bardzo gorący dzień. Było pełnych chłopaków skaczących z tego drzewa. Do strumyka. Ten strumyk tam w tym miejscu ma 5 metrów. Tutaj podobno był kiedyś bardzo duży wodospad. Ale nie wiem, co się z nim stało. Zrobili mostek teraz. I jest takie coś. A tam jest mój pies. A ja chcę wejść do tego lasu. Słuchajcie, weszłam tutaj koło tego wodospadu. Się włamałam trochę, ale teraz patrzę, że ten płot nie ustępuje. Wręcz przeciwnie, jest bardziej naprawiony i bardziej całościowy. A tu słońce już, jak widać, troszeczkę się podniosło. A tutaj są krowy i wczoraj one tak wyły, a Mati mówi do nas, że to są wilkołaki. O, zająca. Chciałam zająca tam pobieg. Missy, no! Och, to jest silniejszy od nich. To jest pies myśliwski. Ale nie znajdzie go, bo zając jest jednak na swoim terenie. Stoję taki, na takim urwisku. I tutaj teraz psa przyciągnęłam. Boże, zobaczcie, jak w druidzie normalnie. Ekstra to jest. Muszę kilka fotek strzelić. Muszę skoczyć tu. Wyobrażacie sobie mieszkać w tym domku. Nie wiem, czy to nie jest jakiś domek użytku publicznego. I się budzić w takim, z takim widokiem. Znalazłam dużo grzybów, ale żaden nie zadowolił moich potrzeb. Może oprócz jednego borowika, który był mały i nadawał się do octu, ale reszta była taka, wiecie, rozkapciuchy. No to ja nie będę ten.
To jest w ogóle, wiecie co, my sobie nie wygooglowaliśmy, bo my to też tak trochę znaleźliśmy te miejsce przez przypadek, bo już nigdzie indziej nie było miejsc kampingowych, więc znaleźliśmy tutaj. W życiu bym się nie spodziewała, że jest tu tak ładnie. Naprawdę jest kompletny koniec świata, nie ma żadnego zasięgu, nic nie ma. A teraz widzimy, że jest bardzo dużo rzeczy do obejrzenia i nie wygooglowaliśmy sobie. No teraz nie wygooglujemy, bo nie ma już zasięgu, więc musimy polegać na słowie pani od kampingu, więc dzisiaj się zapytamy, gdzie najlepiej się udać, żeby zobaczyć fajne rzeczy. Tak wygląda camping o 6:30. Powiem wam szczerze, że ja myślałam, że kampingowcy to są tacy ludzie, którzy od rana na nogach i w trasę plecaki na siebie. Że o tej porze to już będą śniadania, że już będzie że już będzie się coś działo, a tutaj jesteśmy tylko my z misji. Żywej duszy nie ma. Może nawet się dopcham do prysznica. Wyglądają prysznice. Takie dwie są. U, jak to się otwiera? Tak. O, zobaczcie, no nie najgorzej. Jest mydełko, jest piecyk. Wziąłam prysznic, ale to był... jest ciepło dzisiaj, a i tak to był bardzo zimny czas dla mnie, więc tak myślę, że chyba na kampingu to chyba jak się jest po prostu już zdesperowany, to się bierze prysznic. Cholera, błotko. Kowy zestaw, berlinki i kawa. Marek robi śniadanie. Powiem wam szczerze, że ta kuchenka to jest ten, to jest dobra sprawa, naprawdę biwakowa. Idziemy na wycieczkę. Bierzemy misia w teczkę. Mati bardzo by chciał zawładnąć misji. Ale tutaj kretowisk, zobaczcie, krety w nocy miały ucztę. Chłopaki idą. Są trochę gorsi ode mnie w takich spinaczkach, bo ja wiecie. Ale zobaczcie, jak to jest pięknie, w ogóle to jest jakaś bajka. Wow. Przecudnie tu jest. Dzikość tu jest taka, bym powiedziała. Takie coś fantastycznego, naprawdę. Takie jakby... Jakby nikt tu grzybów nie zbierał. Coś takiego właśnie się odczuwa tu. Mówcie co chcecie, ale w tym miejscu jest super magia. Zamknęli nam drogę. Tam się idzie, tam są jeszcze te. Jeszcze taki mostek i schody w górę. Ja bym tam poszła i zobaczyła. No nie, jednak jest ścieżka zamknięta i nie idziemy tamtędy. Bo wiecie, mokre kamienie, wąska ścieżka, stroma, jeszcze się spierdzielę i będzie. A tutaj nikt się karetka nie znajdzie, bo tu jest środek lasu, dżungli, można powiedzieć. Znaleźliśmy miejsce na piknik, takie. Zobaczcie, jaka woda piękna. Boże, jak to jest pięknie. Zostajemy tutaj na popołudnie, mamy kanapki, damy sobie radę. Chłopaki zostali na kocu. Ja trochę poleżałam, nawet przystałam na 5 minut, ale wiecie co? Im się nie chce już chodzić, ale ja jestem strasznie głodna tych widoków. Na przykład jak miejsca jak te, no to normalnie jest... Ja to jak się oddalę, to ja znajdę jednak piękności. To jest po prostu przecudne. I to tak spływa. I do tego wielkiego tam potoku płynie. Jest tutaj też taki piękny mały kościółek. Z takim cmentarzem, ale nie wiem czy to jest cmentarz, czy to są tylko takie... płyty nagrobne, bo wszędzie jest memory of, ale nie ma, że tu leży ktoś czy ktoś, tylko takie płyty upamiętniające jakby. I tu jest właśnie ten kościół. Kościół jest zamknięty, bo jest, wiecie, epidemia. Ale i tak, na przykład, zobaczcie, tu jest tak dużo tych płyt nawet. Nawet jeżeli to nie są nagrobki, tylko płyty, to i tak uważam, że jest to przepiękne miejsce w ogóle, żeby mieć taką płytę, prawda? Super. Chłopaki mi uciekli, nie wiem gdzie oni są. Ja weszłam oglądać kościół, ale nikogo więcej ten kościół nie interesuje. Mnie też jakoś świecie wielce kościół nie interesuje, ale stwierdziłam, że skoro już tu jestem i jest taka atrakcja, to chociaż zobaczę, ale zobaczcie, jak tu jest pięknie w ogóle. Jakie góry.
Teraz idę znaleźć chłopaków, bo jest już czas wracać do kampingu. Nie obeszłoby się bez przygód, bo zostawiliśmy lodówkę włączoną. Jak poszliśmy na spacer, lodówkę w bagażniku i bateria się rozładowała całkiem. Nie możemy teraz odpalić samochodu. Szukamy, żeby... To znaczy facet nam zgodził się odpalić, ale mamy za cienkie kable i nie da rady odpalić samochodu, więc szukamy teraz albo grubszych kabli. Znaczy Marek szuka, bo ja jem akurat... się nie przejmuję. To znaczy trochę się przejmuję, ale... Po prostu mistrzowie kampingu. No i to się nazywa prawdziwy mały Polak. Kiełbachę piecze. Szósta 6:30, dzień następny. Staliśmy i idziemy do... Jedziemy stąd. Jest sobota. Padało całą praktycznie noc. Jest super mokro znowu. Ciekawe, czy się nie zakopiemy po drodze. A facet z namiotu tamtego pomarańczowego tak chrapał całą noc. Wiesz, duży facet, ale Jezu, ale chrapał. Dalej chrapie. Nie wiem, czy to będzie słychać na filmie. 7:10, zbieramy się do odwrotu już. No już prawie jesteśmy spakowani, wszystko już popakowane. Tylko namiot został. Uciekamy, jak wiecie. Pokonał nas ten camping. Camping 1, Sowa 0. Dobra, już spakowani. Czekamy teraz na Marka, bo odniesie te kable, co wczoraj pożyczał, żeby rozruszyć samochód. I idziemy, jedziemy.